upalne lato, pogodny sierpniowy dzień. Wesna siedziała pod polną gruszą i cieszyła się, że może choć na chwilę rozprostować nogi. Był akurat sam środek żniw, a chociaż rodzice Wesny byli ubodzy i żadnego pola nie mieli, to kiedy w okolicznych wsiach nadchodził czas zbiorów, wszyscy najmowali się do pomocy, żeby jakiś grosz zarobić albo mieć co do garnka włożyć. Wesna od samego świtu chodziła więc po polu za żeńcami i to, co oni skosili, to w kubki zbierała, powrósłem owijała i w zgrabne snopki ustawiała. Ciężka to była praca, ale Wesna, tak jak i piątka jej młodszego rodzeństwa, od małego była do niej przyzwyczajona i nigdy się od niej nie uchylała. A do czego się nie zabrała, zawsze robiła to dokładnie i z wielką starannością. Toteż w okolicy słynęła jako najlepsza posługaczka i każdy z radością przyjmował ją do pracy, bo wiadomo było, że czego się Wesna dotknie, to zrobione będzie jak należy. Nieopodal żeńcy rozłożeni w trawie kończyli już swój posiłek, więc i Wesna wysupłała z kieszonki czarną kromkę chleba, która jej starczyć miała na cały dzień i którą do ostatniej chwili trzymała, żeby tylko zjeść i zaraz do pracy się brać. Już miała ją ugryźć, kiedy zobaczyła, jak do posilających się żeńców zbliża się stary dziad włóczęga, co to po okolicy się kręcił. Czasem ktoś litościwy dał mu jakąś jałmużnę, ale zazwyczaj ludzie go przeganiali i się z niego naśmiewali, bo często bredził coś bez ładu i składu. Teraz też, widząc nadchodzącego żebraka, wszyscy jak najspieszniej jedzenie pokończyli i tylko rozłożonymi rękami go powitali, ponaglając, żeby co prędzej szedł dalej i ludziom uczciwym w pracy nie przeszkadzał. Żal się zrobiło Wesnie starca, bo sama aż nazbyt dobrze wiedziała, co to znaczy chodzić głodnym, a że, jak to często bywa, ci, co niewiele mają, najchętniej się dzielą, podeszła do niego i swoją kromkę chleba mu podała. Proszę, dziadku, zjedzcie sobie. Starzec wziął chleb od dziewczyny, ale zaraz na dwoje go przełamał i połówkę jej oddał, po czym usiadł sobie pod gruszą i jeść począł. A Wesna, chleb przełknąwszy, do pracy wróciła. Kiedy nad wieczorem z pola się zbierała, zobaczyła jednak, że staruszek nadal siedzi pod gruszą, patrzy w jej kierunku i gestem ręki przywołuje ją do siebie. Nic więcej nie mam już do jedzenia, dziadku, zaczęła, kiedy do niego podeszła, ale starzec przerwał jej. Dobra jesteś, pracowita i wesoła, choć całymi dniami pracujesz w pocie czoła. Babuleńka mówi, że to przez moje imię, które oznacza wiosnę, uśmiechnęła się Wesna. Jakoś tak wszystko samo weselej mi idzie. Dzięki swojej dobroci los swój możesz odmienić na lepsze. I nie tylko swój. Starzec zamyślił się chwilę, po czym rzekł. Przyjdź o wschodzie księżyca na rozstajne drogi, a dalej osty cię poprowadzą. Osty? Zdziwiła się Wesna i spojrzała na rozłożyste krzaki ostów, które rozkwitały na przydrożnych miedzach w tym roku jakby bujniej niż w latach poprzednich. Dlaczego osty? Dokąd mnie poprowadzą? Ale kiedy znów spojrzała na miejsce, gdzie siedział starzec, nikogo tam już nie było. Zaskoczona Wesna wróciła do domu całą drogę zastanawiając się, o co mogło chodzić staruszkowi. Ale że dziad włóczęga różne dziwy niestworzone zwykł pleść, szybko zapomniała o tym, co jej opowiedział i o wschodzie księżyca na rozstajne drogi nie poszła. Następnego dnia znów udała się do pracy w polu. Tym razem starzec się nie napatoczył, ale rzecz dziwna, Wesnie wydało się, że krzaków ostu jest jakby więcej wszędzie tam, dokąd tego dnia chodziła. I na miedzach, i na łące, i nawet wśród łanów pszenicy. A kiedy wieczorem wracała do domu, osty rosły szpalerem po obu stronach drogi, którą szła, choć mogłaby przysiąc, że rano jeszcze ich nie było. Osty szeleściły swoimi kłującymi listkami, a kiedy Wesna wsłuchała się w ich szmer, usłyszała: chodź z nami, dziewczyno, daj się poprowadzić, a być może ci się uda złej doli zaradzić. Wesna przyspieszyła tylko kroku i czym prędzej skryła się w rodzinnej chacie, ale śpiew ostów nie dawał jej spokoju. Słyszała go nawet przez ściany, a jego żałosny ton przejmował jej serce współczuciem. Tej nocy Wesna zamiast spać kręciła się tylko z boku na bok.
A kiedy księżyc wzeszedł i zajrzał w okienko chaty, wstała z łóżka jak najciszej, aby nie obudzić śpiących domowników, odziała się i chyłkiem wymknęła na rozstajne drogi. Zobaczyła, że jedna z dróg obrośnięta jest kępkami ostów, które widząc Wesnę, jeszcze mocniej i żałośniej zaczęły szumieć: chodź z nami, dziewczyno, daj się poprowadzić, a być może ci się uda złej doli zaradzić. I poszła Wesna przed siebie za pieśnią ostów, aż doszła do skalistego wzgórza, na którym stało rozsypujące się, zrujnowane zamczysko chaszczami zarośnięte. Mijała komnaty większe i mniejsze, pełne bogatych sprzętów, kobierców i bibelotów, ale wszystko było straszliwie zniszczone i pokryte kurzem, aż doszła do ogromnej sali, w której stał tylko wielki tron, a na nim ktoś siedział. Wesna chciała ku niemu podejść, ale nie mogła. Coś broniło jej dostępu w głąb komnaty, zupełnie jakby przed dziewczyną stała niewidzialna ściana. Kiedy jednak poświata księżyca wpadła przez okno i oblała swym światłem tron, Wesna zobaczyła, że to młodzieniec, blady i wymizerowany, śpiący albo martwy. Spojrzała na jego pierś, by sprawdzić, czy młodzian oddycha, i zadrżała, widząc, że z jego serca sterczy długi cierń. To Albert, usłyszała za sobą głos starca włóczęgi, ale kiedy obejrzała się za siebie, w komnacie poza nią i śpiącym chłopakiem nie było nikogo. Choć teraz nazywa siebie królem ostów i jest nim naprawdę, bo z dnia na dzień staje się coraz bardziej zły, zgorzkniały i okrutny. Gdyby ktoś wyciągnął cierń z jego serca, mógłby go jeszcze uleczyć. Ale jak to zrobić, skoro nawet podejść do niego nie mogę? Zapytała Wesna. W tym rzecz. Zbliżyć się do niego może tylko ten, kto zgodzi się na służbę, ciężką i wymagającą, u pracodawcy, którego słowa kłują jak oset, który nigdy z niczego zadowolony nie będzie i u którego nagrodą za dobrze wykonaną pracę jest więcej pracy. Cierń zaś wyciągać można tylko nocą i to tylko po troszeczku, aby moc trzymająca Alberta w swej władzy niczego nie spostrzegła. Ciężkiej pracy się nie boję, dziadku, powiedziała Wesna, patrząc na uśpionego młodziana. A i często gęsto bywało, że ktoś poczęstował mnie złym słowem. Wytrzymam. Wiedz jeszcze o tym, że jeżeli ci się nie powiedzie, jeżeli nie wytrzymasz i zechcesz odejść, sama w oset się przemienisz. A jeśli ci się uda, nie czeka cię ani bogactwo, ani królewski dwór, bo Albert tak naprawdę nie ma majątku. Jeśli mogę komuś pomóc, dziadku, to pomogę. Niezwykła z ciebie dziewczyna, odparł głos starca, w którym dało się wyczuć ulgę. Idź zatem, prześpij się nieco. A rano przyjdź do tej sali i powiedz królowi ostów, że chcesz przystąpić do niego na służbę. Wesna znalazła sobie całkiem przytulną komnatkę i zasnęła, jak tylko jej głowa dotknęła brudnej, zakurzonej poduszki. Zaś o poranku udała się do sali tronowej. Król ostów nadal wyglądał, jakby spał. Jednak tym razem, kiedy dziewczyna weszła do komnaty, otworzył oczy i krzyknął: a cóż to za pomiotło? Kto cię tu wpuścił, obdartusie? Przyszłam na służbę. Na służbę, powiadasz? Król ostów wstał z tronu i podszedł do niej ze złośliwym uśmieszkiem na twarzy. No, w takim razie nurze podłogi szorować. Mają lśnić jak lustro. A jak nie, to cię każe wychłostać. I tak rozpoczęła Wesna służbę u króla ostów. Tylko tego jednego dnia musiała podłogi wyszorować, dywany wytrzepać, zasłony wyprać i pajęczyny omieść. A król ostów co chwila ciętym słowem ją karmił, bo nic mu się nie podobało. Ale Wesna tym się nie przejmowała. Robota paliła jej się w rękach jak nigdy, zupełnie jakby ktoś jej pomagał. A żeby sobie otuchy dodać,
podśpiewywała z cicha, jak to zwykle robiła. Tak więc król Ostów, mimo swojego ciągłego niezadowolenia, nie mógł swojej groźby spełnić. Kiedy noc zapadła i wzeszedł księżyc, Wesna udała się do sali tronowej. Tym razem niewidzialna bariera zniknęła i mogła podejść do siedzącego na tronie Alberta. Ostrożnie chwyciła cierń sterczący z jego serca i natychmiast odskoczyła, bo zakłuł ją w rękę zupełnie, jakby chwyciła całe naręcze piekącego Ostu. Nie poddała się jednak. Uchwyciła go jeszcze raz i mimo bólu zaczęła ciągnąć. Ciągnęła powoli, jak jej nakazał starzec. Cierń siedział mocno i głęboko, namęczyła się więc strasznie. Wyciągnęła go tylko odrobinkę, ale wtedy usłyszała ciche westchnienie ulgi dochodzące z ust Alberta. Kolejnej nocy udało jej się wyciągnąć cierń jeszcze odrobinę, a o świtaniu zobaczyła, jak po policzku Alberta toczy się jedna łza. Zaś kolejnej nocy jego powieki jakby się nieco otwarły. I tak co noc, w miarę jak cierń pomaleńku wysuwał się z serca chłopaka, on sam jakby powoli wracał do życia. Wreszcie którejś nocy Albert otworzył oczy i spojrzał na Wesnę. Spróbował się odezwać, jednak nie mógł. Wesna, aby go uspokoić, zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę o kukułce, która kukała w boże, i o dziewczynie, która na chłopca czekała. Albert słuchał, dopóki o wschodzie słońca nie zamknął oczu, aby na powrót stać się królem Ostów. Od tej pory jednak Wesna odważyła się głośniej śpiewać przy pracy. Od razu wydało jej się, że praca idzie jej znacznie łatwiej, a król Ostów, o dziwo, jakby nieco złagodniał. Nie łajał jej już tak często i sam jakby się w jej śpiew zasłuchiwał. Kolejnej nocy Albertowi udało się odezwać. Był to tylko cichy szept, ale mógł opowiedzieć Wesnie o swojej niedoli. O tym, jak dał się omamić pragnieniu bogactwa, władzy i zaszczytów. I tak oto stał się tym, czym jest teraz. Jak jego przyjaciele, idący za nim ślepo, w rozłożyste krzaki Ostów się pozmieniali. I jak żałuje, że ojca swego na czas nie posłuchał. Gdzie on teraz jest? Spytała Wesna. Nie wiem. Być może już nie żyje, rzekł Albert ze smutkiem. Stary był już podówczas, a działo się to długie lata temu. Jak długo służyła Wesna u króla Ostów, nie wiedziała. Straciła rachubę dni wypełnionych ciężką pracą i nocy spędzanych na bolesnym mocowaniu się z cierniem, osładzanych jedynie rozmowami z Albertem, zupełnie innym niż ten człowiek, którym stawał się za dnia. Ale nawet jako król Ostów Albert łagodniał w miarę jak cierń opuszczał jego serce. Aż wreszcie pewnej nocy Wesna poczuła, że starczy jedno pociągnięcie i cierń ustąpi. Kiedy jednak chciała go wyciągnąć, Albert złapał ją za rękę. Poczekaj, poprosił. Nie wiem, co się wydarzy, kiedy go wyciągniesz. Zamek może rozpaść się w gruzy i pogrzebać nas oboje. Albo też zła moc zemści się inaczej. A nawet jeśli nie, cóż mam zrobić po tym, jak mnie uleczysz? Dokąd mam pójść? Nie wiem, co się zdarzy, Albercie, ale wiem jedno. Będziesz wolny. Oboje będziemy, spróbowała uspokoić go Wesna. Mam dziwne przeczucie, że starzec Włóczęga nie prosiłby mnie o pomoc, gdyby miało wydarzyć się coś złego. I opowiedziała Albertowi, jak to się właściwie stało, że tu trafiła. Kiedy skończyła mówić, Albert puścił jej dłoń, a wtedy Wesna wyciągnęła cierń do końca. Pociemniało, jakby księżyc zgasł. Zawył wicher, zamek zniknął, a Wesna zobaczyła, że oboje z Albertem siedzą na kamienistym wzgórzu, tym samym, na którym wcześniej stało zamczysko. A na jego zboczach, w miejscu porośniętym wcześniej przez Osty, stoją młodzi ludzie patrzący w ich kierunku. Kiedy zaś wszyscy razem zeszli na dół, zobaczyli starca Włóczęgę, który wyszedł im na powitanie. Uściskał mocno Alberta, a do zaskoczonej Wesny rzekł: dziękuję, dobra i litościwa panienko, za to,
że uratowałaś mojego syna i jego przyjaciół od cierpień i losu gorszego niż śmierć. Teraz będę już spokojny. Co powiedziawszy, rozpłynął się w powietrzu. Wesna, Albert i cała czereda młodych ludzi doszli do rozstajnych dróg, gdzie wszyscy rozeszli się każdy w swoją stronę. Odszedł i Albert. A na odchodnym powiedział Wesnie tak. Wypatruj mnie każdej wiosny. Mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy. Wesna wracała do swojej wioski zmęczona po długiej i ciężkiej służbie, ale szczęśliwa. Weseliła się, że wraca do swoich i że pomogła Albertowi i innym. A choć nie zdobyła ani majątku, ani króla za męża, jak to zwykle w bajkach bywa, to mogę wam zdradzić, że z całą pewnością żyła długo i szczęśliwie. Bo jej uśmiech, pracowitość i dobre serce zjednywały jej ludzi i pomagały we wszystkich kłopotach. Starzec Włóczęga miał rację. Dzięki swojej dobroci zmieniła swój los i świat na lepszy. Wprawdzie tylko ten świat wokół siebie, ale lepsze to niż nic. A czy ona i Albert jeszcze się kiedykolwiek spotkali? O, to już zupełnie inna opowieść. Dziękuję za wysłuchanie 16 bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsce, o którym mogłaby powstać kolejna historia, wyślijcie jego zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com razem ze zgodą na jego publikację podpisaną przez osobę pełnoletnią.